Natomiast drużyna Bałtyku Gdynia wystąpi dzisiaj w następującym składzie. W bramce z numerem 1 Dariusz Grubba, z numerem 7 Marcin Martyniuk, z numerem 4 Paweł Budziwojski, z numerem 2 Karol Grzesiuk, z numerem 9 Jakub Kaszuba, z numerem 10 Aleksander Peta, numer 16 Łukasz Król, numer 6 Janusz Melaniuk, numer 5 Krzysztof Komorowski, numer 15 Michał Senwicki i numer 22 Tomasz Stępień. Zawodnicy rezerwowi drużyny Bałtyku w dzisiejszym spotkaniu: numer 23 Filip Rzemojtel, numer 17 Tomasz Janicki, numer 11 Przemysław Wiśniewski, numer 19 Łukasz Knioch, numer 20 Rafał Rzepecki, numer 18 Filip Tomaszewski. Trenerem drużyny Bałtyku Gdynia jest pan Jerzy Jastrzębowski, kierownikiem drużyny Raimund Schulz, lekarzem dr Ryszard Wesołowski. I jedenastki Bałtyku Gdynia i Jan Tarauska wychodzą na środek boiska. Tak jak mówiłem, stroje biało-niebieskie, Bałtyk Gdynia fioletowo-czarne, drużyna Jan Tarauska. I w pierwszej akcji Tomasz Stępień, zagranie ręką, od rzutu wolnego rozpoczyna drużyna gości. Polowany Marcin Opuchlik, od rzutu wolnego drużyna Jan Tarauska. Zdecydowanie! 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 Zdecydowanie!